Witam bardzo serdecznie w kolejnej części. Zagramy w Frankenstein Master of Death. A skończyliśmy na tym, że... A coś mieliśmy zrobić? Muszę poszukać... Aha, właśnie, mieliśmy tutaj przetransportować wózek z węglem i chyba nasypać do tego, do pociągu. Brakuje cyfr. To mi się przynajmniej wydaje, że to mieliśmy zrobić. Co my tu ogólnie mamy? Kombinerki? Dobra, wracamy się. Z tym tu jest... Aha, tutaj koło było roztentegowane. Wóz jest pełen węgla, ale koło jest uszkodzone, więc nie mogę go przewieźć. Muszę coś wymyślić. Może... nie to. Możesz odkręcić w ogóle koło? Nie. Koła nie możesz odkręcić. Aha, tutaj przydałby się sierp. Stacja kolejowa. No i co? Nic tu nie ma już? Pokaż mi tą mapę. Tu jest młyn, stacja kolejowa. Droga do zamku. Tu możemy wykręcić te koło, czy nie? Szkoda, bo tu by szło koło wykręcić i wmontować sobie do tego. Do tamtego wozu. Nie, to pisz sobie im na drodze. Nie. A gdybym go dźgnął nożem? Też nie. Nie mów, że się boisz takiego nietoperka. Korytarz. A tu co? Aha, tu zaś temu brakuje skrzydła. Nie mam skrzydła. Sypialnia. W sypialni było co? Zobacz tam. Aha, tutaj nie ma... Mógłbym tutaj coś włożyć. Ale ja mam... Ozdoba... To nie ta. To jest to, ozdoba z aniołem. Mam dopiero dwie ozdoby, a potrzeba... Potrzeba trzy. Także nic z tego. Potrzebuję czegoś, by przekręcić łamany klucz. Kombinerki. No i pięknie, możemy wejść dalej. Jest. Mamy. Trzecią część. Pusty worek. O, będziemy mogli chyba przetransportować w tym worku węgiel. Dobrze, by rozwiązać zagadkę, musisz złożyć obrazek, przesuwając elementy na odpowiednie miejsca. By to zrobić, wykorzystuj pusty kwadrat. To chyba chodzi o to, co? Nie pamiętam, jak kiedyś były takie właśnie... takie zabawki były. Były z cyferkami. Od 1 do 9. Też były takie układanki z... obrazkami różnymi. Ale to było dawno. Dawno temu. Proszę, udało się. Mamy sierp. Będziemy mogli wkroczyć tam i ściąć zboże. Dobra, brakuje nam jeszcze jednego przycisku. Mamy sierp, mamy worek na węgiel. Także możemy... Daj mi tą mapę, tak będzie szybciej się transportować. Gdzie to jest? Stacja kolejowa? O, jest młyn. Najpierw sobie zetniemy to. Wchodzimy. Łopata. Krowa? Gdzie oni tu krowę pomieścili? Krowa, krowa.
Tu jest, o, skrzydełko do anioła. Proszę, mamy anioła. Ale krowa? Mam kota. To chyba nie to samo. Wypadałoby to przeciąć nożyczkami, co? Linę. Mamy, o, mamy kota. Mamy maskę. Aparat. Gitara. Jest gitara. Battle. Grabie. Parasol. Łódka. Krowa. Aha, krowy dalej nie ma. Rewolwer. O co chodzi? Aha, już wiem, o co chodzi. Trzeba ułożyć kolory tak na tym obrazku. Mamy rewolwer. No i teraz ta krowa. Co z tą krową? Ona gdzieś tu musi być. Ale ja nie widzę. Przecież to musi być duże. To nie była krowa. Dziwne. Mamy worek, mamy łopatę. Dawaj. Worek z węglem. Idziemy teraz do pociągu, wrzucimy ten worek. Ale się rozhajsowało. I co? Będziemy mogli nim jeździć? No, super. Jedziemy! Okej, okay. Tu jest studnia. Łom mógłby mi pomóc. Ja mam łom. No się miałem przynajmniej. No już nie mam łomu. A jest łom. Jeszcze zaczyna padać. A tu co? Studnia nie była używana tak długo, że żyją w niej ryby. Widzę jedną z nich przy samej powierzchni. Ja nie widzę. Ale co w związku z tym, że ty ją widzisz? No dziwne. Tu jest... O nie. Dobra. Tu jest koło zębate, ale to raczej nam się nie przyda. Tu o co chodzi? Tu jest drugie koło zębate. Igor pewnie uszkodził dźwignię, która uruchamia kolejkę. No to fajnie. Fajny ten Igor. O, kiciuś. Ale wielki kot. Może uda mi się z nim zaprzyjaźnić. Pewnie przydałby się... Przydałby się mleko. Nic z tego, kolego, co? Tutaj potrzebuję ten... znaczki Batmana. Mam dopiero jeden znaczek. Trzeba cztery. Znów ten przeklęty bluszcz. Teraz przynajmniej wiem, jak się go pozbyć. Pewnie nożycami. Ciarach, ciach, ciach. To jest jakiś kufer, jakaś skrzynia. Ładnie to przytnij. Jeszcze mamy łańcuch do przecięcia. Proszę. Jest Batman, drugi, jeszcze dwa. Billa, jedna z trzech. Jest dźwignia. Super. Mamy dźwignię. Wycofajmy się. Zastanawiam się, co z tą studnią będzie trzeba zrobić. Jedziemy.
szybki transport. Założył się, że w czaszce coś jest. Brakuje jednego oka. Nie mam takiego oka. Niestety. Pasuje tu klucz. Klucz, którego nie mam. Klucz, którego nie mam. Tutaj co jest? Musi być sposób, by otworzyć te drzwi. Jakiś ten, jakiś smok. Tutaj jakieś kraty. Nie dosięgam. Nie mam piłki. Piłki już nie mam, by się ucięło to. Palnika też już nie mam. Może umiem? Też nie, a... Miotołka? Kilof? Ajajaj. Tu coś leży już, widzę. Klucz w kształcie kwiatu. Wystarczy znaleźć taśmę. Pewnie. Czemu nie? Brakuje małpy. Nie widzę nic złego. Nie mówię nic złego, a gdzie nie słyszę nic złego? Klucz w kształcie sztyletu. Kurczę, mam sam tyle kluczy? Potrzebuję klucza, no. Ale jakiego klucza? Taką bronią usypia się zwierzęta. Trzeba tylko włożyć do niej strzykawkę ze środkiem usypiającym. Skoro wystarczył, by uśpić tygrysa, na pewno poradzi sobie z potworem, który porwał Elizabeth. To nie. To tutaj się nie przyda. O, tu jest ten potworek. Muszę wymyślić, jak się pozbyć tego potwora i przejść dalej. Kilofem go byś uderzył? To przypuszczam, żeby odpuścił. Zobaczmy, czy pasuje. Pasuje. Nie boję się pająków, ale ten wygląda naprawdę niebezpiecznie. Na pewno nie dotknę go gołymi rękami. Hi, figurka małpy. Wchodzimy do środka. Jest. Mamy demona. Kolejny klucz. Widziałam, jak Wiktor używał podobnych cieczy do swoich eksperymentów. To rodzaj środka nasennego. Miotołka jest? Nie ma. No się jest miotołka, ale nie mogę tego wziąć? Nie mogę. Dobra. Zróbmy tak. Musimy się wrócić. Ale gdzie to? Tutaj to było. Proszę. Doprowadź każdy kryształ do miejsca o tym samym kolorze. Możesz zamienić miejscami tylko sąsiadujące kryształy. Czyli coś takiego. Dobra. Niebieski. Tu i zielony. Poszło bez problemu. Pająk. Zegar. Brakuje wskazówek. Mam wskazówki. Moneta. I ptak. Jest ptak. Jest moneta. Klamka i słoń. Jest słoń. Jest i klamka. Lew. Lew i zapalniczka. Mam zapalniczkę. Choinkę mam. Choinkę mam. Co tu jeszcze jest? Łyżwy.
kryształowa kula. Kula jest pokryta pajęczyną. Już. Wazon. Wazon trzeba poskładać, co? Poskładamy. Czemu nie? Oj. Dobra. No i teraz ten lew. Tu jest lew. Sobie leżał taki. Klamka. Klamka, klamka. Aha, tu są, tam były, tam są te strzałki usypiające, które się przydadzą później. Pokaż mi, co ja tu mam jeszcze. Mam klamkę. Klucz w kształcie kwiatu. Drzwi do piwnicy. Stacja kolejowa. Dobra, tu i tak nie mogę nic włożyć na razie. Daj mi tą mapę jeszcze. Tu jest tak, jadalnia. Korytarz, korytarz z posągami. A, tu brakuje mi płyty. Tu brakuje mi płyty tutaj. Co było tutaj nie tak? Klamki nie było. Klamki nie było. Żarówka. I wędka. Spoko. Czyli możemy iść teraz na łowy. Aha, rybkę damy rybę damy kotu. Ale żebym chwycił zwiechę. Dobra, masz kiciuś. Tak. Strzykawka. To wszystko? Się wysilili. Jedziemy do góry. Tu jest, tak. Strzykawka z antidotum. A tu jeszcze wymienimy tą żaróweczkę. Brakuje teraz taśmy. Taśmy, żeby to związać. Tu była spluwa. Gitara jest, broń. Idziemy ubić gościa. Szpetny to jest. I co? Poszedł sobie. Tu brakuje motyli. Brakuje niektórych motyli, no właśnie. Potrzebny mi śrubokręt, a ja mam takie coś. Głowa smoka. Tu jest zegar. Co z mnie tak? Aha, brakuje części zegara. Dobrze. Tu brakuje gwiazdy. Dobra, mam dopiero jedną gwiazdę. To tak nic nie zrobię. Brakuje klucza. W kształcie nutki, a ja nie mam. Dobra, tu już sprawdzaliśmy. Tutaj? Też brakuje klucza. A ja nie mam. To jest klucz w kształcie kwiatu. To może tu? Ha, tu już byłem też. Też nic nie zrobię. Muszę się wycofać. Nie wiem, czy ten smok nie będzie tu pasował. No właśnie. Jest taśma. Możemy teraz związać te kable. Zaizolować. All this time Igor's been deceiving me by telling me that his new drug relieves his resurrected being's suffering. But in reality, the drug suppresses their will. What does Igor want with this? To create an army of obedient, submissive creatures ready to rush headlong into a fight and kill anybody when ordered? We must invent an antidote that can neutralize the will-suppressing drug. Klucz z liczbą P.
Pewnie to było do tego, do zegara. Proszę. Jest jeden z motyli. Jest przycisk, super. Możemy teraz wrócić na stację. Gdzie ona tu jest, stacja? Dobra, tu damy 1. Tu damy 8. 1 i 2. Super, otwarte. O, jest i płyta, która nam się przyda pewnie. Granat. Jest i granat. Żołędź. Żołędź, tu jest żołędź. Gwiazda, co jest z gwiazdą, nie tak? Gwiazda z łamanym ramieniem. Ramienie nie widzę. Ale za to mamy jeża. Mamy jeża, tutaj jest cytryna, tak? Tak. Było dobrze. Mamy cytrynę. Szyszka. Płyta winylowa. Ptak. Ster. Szpada. Czaszka. Ośmiornica. No i ta gwiazda nieszczęsna, która brakuje części jednej. Tu je leży sobie. Super. Płyta winylowa. Możemy teraz się wrócić do tego. Gdzie to było w ogóle? Mapa. Mapa, mapa, mapa. Tu jest. Korytarz z posągami. Tutaj włożymy sobie płytę. I skrzydło. Wreszcie mamy skrzydło tego ptaszka na tym, na korytarzu. Nie tutaj. Wycofaj się, jeszcze się wycofaj. Tu jest ten ptaszek. Aparat? No cóż mi aparat? Dobra. Aha, aparat, chodźmy tu jeszcze. Hihihihi, mamy. Ozdoba z gwiazdą. Mamy drugą ozdobę. Tutaj ładnie już wszystko wygląda odfajczone. Czyli zostało nam tu. A gwiazda, gwiazda. Nie tutaj. Tutaj chyba to było, tak? Tutaj. Złóż obrazek ze skrzypcami i harfą. Twoim zadaniem jest umieścić wszystkie elementy na odpowiednich miejscach. O, ale fajne. Tu. To nie tu, 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 tutaj. Proszę ja ciebie. Tu. I ostatni kawałek mamy. Well, well. What can you do to me, eh? Soon, very soon, I will be so powerful that all of you will come to me on bended knees. You will beg to pay more homage to me than to any monarch in the history of mankind, more than to any god from any religion in the world. Please, break machine! It's machine of pain. It hurts me whenever on. Break machine, please. Nie sp-
niespodziewany zwrot akcji. Aż normalnie jestem w szoku. I brak słów. Także może zakończmy ten odcinek. Jeżeli podobał wam się materiał, zostawcie tego kciukasa w górze. I pamiętajcie, żeby komentować materiał. Ja już dziękuję i do usłyszenia.